Cześć, jestem Kaki, prowadzę bloga Kaki Play Game i... I prowadzisz też tą audycję. A tak, prowadzę audycję. Na tą audycję zaprosiłem specjalnego gościa, Maestro. Witam. A zrobiłem to z bardzo, no, dla mnie dość wygodnej przyczyny. Otóż, jak pewnie większość z Was wie, chyba po tej, albo po tej stronie bloga jest mój mail i możecie do mnie wysłać maila z pytaniem i od czasu do czasu dostaję takie pytania. I właśnie jakiś czas temu dostałem pytanie, w jaki sposób oddać klimat podziemi. Mrocznych, ciemnych, strasznych, podziemi pełnych kłów, zła, duchów i wielu innych mrocznych rzeczy. Więc postanowiłem, że to wideo nagram razem ze specjalistą od mroczności, czyli z Maestro, który prowadzi bloga poświęconego w całości Dark. I to nie tylko samego Dark, ale Dark RPG. Tak więc nie dość, że jest to wąski temat, to jeszcze... Jeszcze węższy, bo właściwie chodzi o Dark Fantasy. Dark Fantasy RPG. Okej. Tak jest. A powiedz coś więcej o tym blogu. Link pokaże się tutaj. Do bloga, jeżeli oczywiście Kaki o to zadba odpowiednio. Na tym blogu rzeczywiście wrzucam informacje dosyć mocno sprofilowane, tak zwane mięcho RPG-owe. Motywy, pomysły na przygody, czasami nawet same całe scenariusze. Jakieś zahaczki tak zwane, no i trochę generatorów. A poza tym opowiadania. I to wszystko jest w sosie rzeczywiście dark fantasy, przynajmniej w takim dark fantasy, jak ja je rozumiem. No, wiesz co, powiedz mi, jak ty to robisz, że prowadzisz bloga o tak wąskiej specyfice, gdzie ja znam wiele blogów RPG-owych, mój blog również jest RPG-owy i czasami brakuje mi inspiracji i czasami wyrzucam informacje, które z RPG nie są związane, natomiast ty prowadzisz tylko i wyłącznie RPG i to są zwykle materiały, właściwie zawsze materiały, które można wykorzystać na sesji. No staram się, pewnie nie jest tak zawsze i z tym dark fantasy to też, też więcej bym chciał niż to się sprawdza, bo tam sporo jest materiałów, które można po prostu wykorzystać w systemach fantasy albo nawet w szerszym. Bo to są pomysły na jakieś rozwiązania fabularne, niekoniecznie dotyczące tej konwencji fantasy. No myślę, że to doświadczenie, dosyć duże doświadczenie, które mam, które nazbierało mi jakieś tam sporo motywów, pomysłów. Życiowe czy RPG-owe doświadczenie? I takie, i takie. Dobrze, ale dzisiaj mamy konkretny temat. Dzisiaj mamy poważny temat. Otóż w jaki sposób stworzyć mroczną sesję z podziemiami? Mroczną albo jasną. Tylko, że podziemia mają to do siebie, że zwykle jest z nich ciemno. No tak. Tak, podziemia. Podziemia zajmują poczesną pozycję w RPG, w grach fabularnych. Od nich się wszystko zaczęło, od lochów i smoków. To tam wszystko powstało. Z jednej strony podziemia są łatwe w prowadzeniu, można powiedzieć. Jest to ograniczona przestrzeń, nad którą mistrz gry ma kontrolę. Korytarze, sale i znowu korytarze. Gracze mogą iść w przód, do tyłu, w prawo albo w lewo. To właściwie wszystko, na co mogą sobie pozwolić. To z jednej strony. Z drugiej strony ta łatwość bywa niebezpieczna, bo może się przerodzić bardzo szybko w monotonię. W monotonię, w coś, co graczy znudzi. No i trzeba umieć tymi rzeczami, dwoma rzeczami balansować odpowiednio. Tak myślę. Podobnie jest z grami komputerowymi. One też zaczęły się od podziemia, od zamkniętych korytarzy, bo to łatwiej jest zrobić. Postać nie pójdzie gdzieś, nie wiadomo gdzie. Dopiero niedawno tworzone są gry, które mają ogromne przestrzenie i tak, gracz praktycznie może sobie pójść gdzie chce. I tu już jest kwestia programisty, czy on przewidział to, że on tam pójdzie, czy też nie. A jeśli chodzi o RPG, no to mówisz, że te otwarte przestrzenie i granie na zewnątrz to jest większe wyzwanie dla mistrza gry? No zdecydowanie. Szczególnie jeżeli mistrz gry ma problem z improwizacją. Wydawałoby się, że to jest immanentna cecha dobrego mistrza gry. Móc improwizować, móc zareagować na to, co nieprzewidywalne. A gracze bywają nieprzewidywalni, mało tego, powinni być nieprzewidywalni. Nie wyobrażam sobie gry
z graczami, których można przewidzieć. Nie daje to frajdy, nie daje to mnie osobiście żadnej satysfakcji. Więc tak, ta improwizacja i ta możliwość pójścia dokądkolwiek, no to jest pewna forma metafory, ale jeżeli możesz pójść w każdym kierunku świata, to możesz znacznie więcej zrobić, masz większe pole do działania, do popisu. W podziemiach, do podziemi schodzi się w określonym celu, dosyć konkretnym, no i te kierunki ruchu też są ograniczone. Jak w grze planszowej, jak w grze komputerowej, przynajmniej w tych początkowych, no i jak w początkach gier fabularnych, AD&D, czy D&D jeszcze wtedy. A tak, D&D. To co, może podzielimy ten temat na takie dwa działy. Pierwsza część to przygotowanie do sesji. Jak przygotować się w kilku słowach do sesji, w której zamierza się prowadzić swoim graczom podziemia, przygodę w podziemiach, scenariusz osadzony w lochach. A druga rzecz to sama realizacja. Czyli co podczas sesji robić, jak działać, jakich mechanizmów mistrz gry powinien używać, jakie triki może stosować, żeby klimat tych podziemi oddać. Czyli przed sesją i w trakcie sesji. Tak. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc. Co możemy zrobić przed sesją? Przed sesją. Ja mam taki sposób, że to nie dotyczy tylko podziemi, ale przed sesją zastanawiam się, jak dany fragment fabuły, fragment scenariusza ma się do reszty przygody, czemu służy. Innymi słowy, jaką funkcję podziemia mają pełnić w tym scenariuszu. Bo scenariusz może cały traktować o podziemiach, na przykład o zdobyciu skarbu, o wydostaniu kogoś, uwolnieniu kogoś, nie wiem. We wszystkim może chodzić po prostu o eksplorację lochów, ale to podziemia mogą być tylko częścią większej kampanii, mogą być elementem przygody, nie jej całością. Może się też oczywiście okazać, że bohaterowie do podziemi się nie zdecydują wstąpić, ale zakładamy, że tak zrobią, że podziemia są ważne dla naszego scenariusza. Musimy wziąć pod uwagę kilka dosyć istotnych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, faktów. Odpowiedzieć sobie na pytania, kto, kiedy i po co dane podziemia, bo zakładamy, że nie są one tworem naturalnym, kto, po co i dlaczego i kiedy owe podziemia zbudował, skonstruował. Czemu one miały służyć wówczas, czemu służą teraz, czy zostały zapomniane, pogrzebane pod piaskami pustyni, czy też były eksplorowane nie tylko przez naszych bohaterów, przez naszą drużynę awanturników, ale zostały już odkryte, zbadane, może nawet okradzione, znacznie wcześniej przez inne grupy śmiałków. No i przede wszystkim, co kryją. I co kryją. Tak, ale to się łączy, albo, to co kryją, łączy się jakby z tym początkiem. Albo kto, dlaczego i albo po co. Kogo kryją. Albo kogo kryją. Kogo, bo w podziemiach możemy ukryć skarb, ale w podziemiach możemy też kogoś uwięzić. Uh-huh. Czyli praktycznie takie podziemia mogą być zarazem miejscem skarbów, jak i miejscem więzienia. Czyli mogą kogoś być nie wpuszczać, albo kogoś nie wypuszczać. Mogą być na pozór miejscem ukrycia skarbów. Tak, te skarby mogą być wabikiem, służącym tylko temu, żeby drużyna śmiałków, nasza drużyna śmiałków, nasi bohaterowie, zeszli tam i oddali swoje ciało, swoją krew w ofierze czemuś, co z tych podziemi chce się uwolnić. Co bezpośrednio, za pomocą snów, swoich sług albo w jakiś zupełnie inny sposób, rozsiewa plotki, nie wiem, prokuruje jakieś sztuczne mapy i regularnie zwabia w te podziemia grupy naiwnych poszukiwaczy przygód.